Ja to nagram na filmie, bo na zdjęciach może być to niewidoczne, chociaż zdjęcia też spróbuję zrobić. To jest zamówienie Chantal i tu są wymiary. Talia 71, biodra 85, długość 58 i z tyłu 70. To jest ta spódniczka 43 czarna. Zdjęcie tego zamówienia prześlę Pani też na maila. A teraz pomierzymy to, co ja jej uszyłam. Spódniczka 40, TD043 uszyta z żorżetki, z rozporkiem. I teraz długość z przodu, od samego końca przodu środkiem 58 od talii z tyłu. A, w pasie jeszcze się zmierzę. 71. Tyle mam i tyle ma też ta klientka. Tył przykręcę. Środkiem tyłu miało być 70. Pokazuję od samego końca. Od samego końca. I jest 70. Także. No, nie uważam, żeby to było niezgodne z opisem. Jest jak najbardziej zgodne. Dostała dokładnie to, co zamówiła. Dla przykładu jeszcze podam dwie inne spódniczki. Ja je tu powiesiłam na manekinie. To jest też ten sam wzór, ale różnią się, ponieważ ja szyję na miarę, więc to jest troszkę inna tkanina. Spódniczka ma też inne proporcje. Ten tył jest dużo dłuższy, przód jest dużo krótszy. Ta druga też jest szyta na zamówienie dla klientki. Klientka zażyczyła sobie inną tkaninę. Ja ją specjalnie dla niej kupiłam i uszyłam tą spódniczkę. Także też te proporcje długości, one są inne niż tą, którą ma Chantal, bo tak pracuje. Także tak to wygląda, a to jest cały czas ten sam model. Więc roszczenia Chantal, że spódniczka jest niezgodna z opisem, są nieprawdziwe. No, mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione i sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie. W tej chwili czuję się oszukana.